W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, głęboko wierzymy, że nasz Pan Jezus Chrystus, kiedy dokonał całego dzieła odkupienia ludzkości z niewoli grzechu, w chwale i triumfie swoją własną, boską mocą wstąpił do nieba i tam zasiada po prawicy Ojca. To znaczy, że odbiera boską cześć jako równy Ojcu. Niebowzięcie naszego Pana jest jednocześnie początkiem, można powiedzieć, drugiego adwentu ludzkości, czyli oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Dlatego mówimy w credo, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzymy, że na końcu czasów Pan Jezus przyjdzie na ziemię razem z aniołami, by dokonać sądu nad ludzkością. Chrystus przyjdzie jako sędzia, ponieważ wykupił On ludzkość z niewoli grzechu, spłacając zaciągnięty dług ceną swojej boskiej krwi. Jako Bóg człowiek nabył tym samym prawo do wszystkich ludzi. Nie zmusza On nas jednak do tego, abyśmy spędzili z Nim całą wieczność, ale będąc Jego własnością, będziemy przez Niego sądzeni. Jest tak również dlatego, że jest On jako Bóg prawdziwym Królem, który ma prawdziwą moc i prawdziwą władzę. Powrót Chrystusa do Ojca oznacza początek zupełnie nowej epoki. W sensie szerokim, początek czasów ostatecznych. Bóg powiedział nam osobiście, co mamy czynić, żeby się zbawić. I nie będzie żadnego innego objawienia Bożego. Wszystko zostało powiedziane. Zasady są jasne, a Kościół rozpoczął wyścig o zbawienie jak największej liczby ludzkich dusz. I skoro Boże orędzie jest już kompletne, to trzeba zrobić wszystko, żeby jak najwięcej osób je poznało i mogło uratować się na życie wieczne. Ale jak to zrobić? Bo misja ta mogłaby wydawać się z jednej strony szaleństwem, szczególnie, że ten, który wszystko założył i wszystko spajał, odszedł. Więc po ludzku trudno szukać tutaj dalej jakiegoś sensu, ale dopiero zesłanie Ducha Bożego, Ducha Świętego pobłogosławiło starania i działania uczniów Jezusa. Dlatego tak krótko po wniebowstąpieniu, bo zaledwie po 10 dniach przyszedł Duch Pocieszyciel, Pocieszyciel po rozłące z Panem Jezusem. Od tego czasu aż do dziś trwa, można powiedzieć, era Ducha Świętego. Święty Augustyn pięknie pisał: w górę serca, bracia, nasz Zbawiciel wstąpił do nieba. Dlatego niech nas nie niepokoi nic na ziemi, ale niech nasze myśli i serce kierują się właśnie tam, ku niebu. Wtedy będziemy mieć prawdziwy pokój. Teraz wznośmy się duchem z Chrystusem do nieba, żebyśmy, gdy powróci w chwale, razem z ciałem mogli wejść do nieba. Pamiętajmy jednak, że nic nieczystego nie wstępuje razem z Chrystusem do nieba. Ani pycha, ani chciwość, ani pożądliwość, ani żadne inne grzechy czy wady. Jeśli więc chcemy osiągnąć niebo, koniecznie trzeba je odrzucić. To właśnie one nas powstrzymują, jakbyśmy byli skrępowani więzami. Drodzy wierni, cały Kościół uroczyście obchodził wniebowstąpienie Pańskie w miniony czwartek, czyli dokładnie 10 dni przed uroczystością zesłania Ducha Świętego. I tego dnia nikt nie smucił się z powodu odejścia Pana Jezusa. Przeciwnie, bardzo cieszymy się z powodu Jego wielkiej chwały. Razem z Nim przecież na szczyty nieba została wyniesiona nasza ludzka natura. Święty papież Leon Wielki pisał: wielka i nieopisana była przyczyna szczęścia apostołów, kiedy widzieli, jak na oczach tłumu wstępowała natura rodzaju ludzkiego ponad wszystkie stworzenia, bijące godnością chóry aniołów, a nawet ponad zastępy archaniołów się wznosząc i dochodząc do granic bóstwa, bowiem Syn Boży ją sobie poślubił. Dlatego wyniesienie Chrystusa jest równocześnie naszym także wyniesieniem.
Co bowiem pochodzi z głowy, spada i na ciało. Dzisiaj bowiem nie tylko zostaliśmy umocnieni w posiadaniu nieba, lecz wznieśliśmy się wyżej dzięki łasce Chrystusa, niż utraciliśmy przez zazdrość szatana. Jak bowiem zawzięty nieprzyjaciel zrzucił nas z posiadłości niebieskich, tak nas jako braci swoich, Syn Boży, razem po prawicy Ojca umieszcza. Dzisiejsza niedziela tradycyjnie była nazywana Niedzielą Róż, ponieważ tego dnia, jakby na zakończenie czterodniowych obchodów w niebowstąpienia Pańskiego i przygotowanie na zesłanie Ducha Świętego, wierni przynosili do Kościoła kwiaty, szczególnie róże, oddając w ten sposób hołd naszemu Zbawicielowi. Dlatego nastrój liturgii dzisiaj ulega pewnej zmianie. Przeważa już raczej tęsknota za Panem Jezusem i pewien smutek wynikający z rozstania. Był to wyraz tęsknoty za powtórnym przyjściem Pana, czyli za paruzją. Już od czasu pierwszych chrześcijan bardzo mocnym impulsem do tego były cierpienia, prześladowania czy dyskryminacja społeczna chrześcijan. Było to właśnie ważna przyczyna, dlaczego wierni prosili i błagali o jak najszybsze przyjście naszego Pana i wyrwania wiernych Mu z niesprawiedliwości, którą znoszą. I tak jest rzeczywiście, bo kiedy widzimy w mediach czy w naszej ogólnie rzeczywistości zmasowaną dezinformację i można powiedzieć kolokwialnie ogłupianie społeczeństwa kłamstwem z jednej strony i grzechem z drugiej. Kiedy toleruje się wszelki grzech, każdy błąd jest wynoszony na piedestał, a tylko prawdę się zwalcza i często pluje na nią. To czy nie wyrywa się z naszych serc błaganie: przyjdź Panie Jezu i nie dopuść, żeby ten obłęd trwał dalej. W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy słowa Pana Jezusa: wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że ja wam to powiedziałem. Tego jednak nie powiedziałem wam od początku, ponieważ byłem z wami. Teraz zaś idę do tego, który mnie posłał. Pan Jezus jasno ze swoim odejściem wiąże czas próby i poważnej walki. Drodzy wierni, a czy we współczesnym świecie nie jest tak, że właśnie wierni tradycji katolickiej już często nie czują się jako równi innym, lecz jako drugiej kategorii, jako osoby problematyczne, doszukujące się problemów? Słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii: wyłączą was z synagogi. Można mieć wrażenie, że obecnie nawet wśród chrześcijan jakby było miejsce dla wszystkich i wszystkiego, z wyjątkiem tradycji katolickiej. Jak bardzo chcielibyśmy, żeby Pan Jezus powrócił i pokazał, jak bardzo się mylił. Teraz jednak mamy za zadanie walczyć o sprawy Boże, dawać świadectwo, głosić Ewangelię. I choć po ludzku można by pomyśleć, że zostaliśmy sami, to jednak głęboko wierzymy, że możemy liczyć na wsparcie nadprzyrodzone przez Ducha Świętego. Bez Niego wszystkie nasze starania są daremne. Samo ludzkie działanie w sprawach wiary prędzej czy później okaże się klęską. Nic nie da zaklinanie rzeczywistości i tworzenie wrażenia, że przeżywamy wiosnę Kościoła. Drodzy wierni, prawdziwa wiosna Kościoła z całą pewnością jeszcze nadejdzie, ale dopiero kiedy w centrum będzie rzeczywiście sam Chrystus. A dla wszystkich wierzących najważniejsze będzie, żeby tylko podobać się Panu Bogu, a nie ludziom, czy tym bardziej światu pogrążonemu w grzechach. Jak bardzo dzisiaj potrzebujemy zesłania Ducha Świętego, jak bardzo potrzebujemy zwrócenia się wszystkich ku Bogu. Jak potrzeba tego przyjścia Ducha Prawdy, który uświadomi ludzkości błędy, w których tkwi. Dzisiejsza niedziela może być dlatego również bardzo optymistycznym impulsem dla nas wszystkich.
Bo widzimy przecież, jak sami z siebie jesteśmy słabi, jak wiele mamy wad, jak często niewiele wynika z naszych trudów i starań. Ale jeżeli trwamy przy prawdzie, to z całą pewnością, trwając również w stanie łaski uświęcającej, to nie my będziemy działać, ale Duch Boży. I z naszej działalności, z naszej wiary, z naszej modlitwy wynikną prawdziwie Boże owoce. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.